Dobry wieczór. Manifestacja zwolenników powszechnego uwłaszczenia w Warszawie zgromadziła zdaniem policji około 10 tysięcy osób, a w opinii organizatorów około 15 tysięcy. Manifestanci przekazali marszałkom Sejmu i Senatu petycję, w której zwracają się do parlamentarzystów o odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy uwłaszczeniowej. Pochód poprzedziła msza święta. Podczas mszy świętej, która poprzedziła manifestację, modlono się o uwłaszczenie, rozsądek polityków, o godność i spokój podczas dzisiejszego protestu. Następnie prowadzony przez liderów Solidarności i AWS-u tłum przeszedł obok Pałacu Prezydenckiego. Pod Sejmem do zgromadzonych przemawiali zwolennicy uwłaszczenia. Nie ma wolności bez własności. Ja chciałbym powiedzieć, nie ma przyszłości bez własności. Manifestanci liczą, że posłowie odrzucą prezydenckie weto i zostanie przyjęta ustawa uwłaszczeniowa. Zagrozili, że opublikują listę, kto jak głosował. Uważam, że każdy lokator powinien być na swoim własnym miejscu, powinien się zatroszczyć o swoje mieszkanie, o swój dom, o swoje osiedle. Ja na przykład nie mieszkam w jakimś mieszkaniu spółdzielczym, które mogłabym dostać, więc nie dostanę, ale dostanę bon uwłaszczeniowy, które będę mogła przekazać mojemu dziecku. Głosowanie nad odrzuceniem weta do ustawy uwłaszczeniowej ma być przeprowadzone po wyborach. Manifestacja przebiegała spokojnie. Policja nie interweniowała. Sojusz Lewicy Demokratycznej zarzucił Marianowi Krzaklewskiemu oraz jego sztabowi, że straszą Polaków utratą ziemi dzierżawionej wieczyście po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Szef SLD przypomniał, że zgodnie z prawem unijnym prawo własności znajduje się w wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Wpis do przedwojennej niemieckiej księgi wieczystej nie powoduje żadnych skutków prawnych zarówno obecnie, jak i po wejściu Polski do Unii, przypomniała Lewica w specjalnym oświadczeniu. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 12 kwietnia tego roku zdecydowanie uznał, że użytkownicy wieczyści na ziemiach odzyskanych mogą nie żywić żadnych obaw. Mimo to Marian Krzaklewski posuwa się do niegodnej metody straszenia ludzi i rozniecania nastrojów antyniemieckich. Oczekujemy, że wygłaszanie tego rodzaju szkodliwych bredni spotka się z należytą i zdecydowaną reakcją premiera i ministra spraw zagranicznych. Połączone Komisje Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji oraz Finansów przyjęły wniosek o ponowne uchwalenie przez Sejm ustawy o powszechnym uwłaszczeniu. Nie jest jednak pewne, że podczas plenarnego posiedzenia wynik głosowania będzie podobny. W przeciwieństwie do komisji, by odrzucić prezydenckie weto, potrzebne jest 3/5 głosów. Według ostatniego badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, Aleksander Kwaśniewski może liczyć na 55-procentowe poparcie wyborców. Drugie miejsce za urzędującym prezydentem zajmuje Andrzej Olechowski, na którego głosowało 13% respondentów. Lidera AWS-u Mariana Krzaklewskiego według CBOS-u poparło 7% pytanych, a Jarosława Kalinowskiego 6%. Lider Samoobrony Andrzej Leper może liczyć na 3% głosów. Po 1% poparcia uzyskali Janusz Korwin-Mikke, Lech Wałęsa, Jan Łopuszański i Jan Olszewski, który zrezygnował z wyborów i udzielił poparcia Krzaklewskiemu. Zaś Tadeusz Wilecki, Dariusz Grabowski, Piotr Ikonowicz otrzymali mniej niż 0,5% głosów, a na Bogdana Pawłowskiego nikt nie chciał głosować. Aleksander Kwaśniewski podczas wiecu wyborczego w Gdańsku powiedział, że nie dopuści do tego, by w Polsce wróciła zimna wojna między wierzącymi a niewierzącymi. Odnosząc się do ustawy uwłaszczeniowej, stwierdził, że to, iż była związana z kampanią wyborczą jednego z kandydatów, widać obecnie na 100%. Prezydent dodał, że martwi go cynizm, z którym przedstawiciele rządu popierali tę ustawę z przekonaniem, że on ją zawetuje. Aleksander Kwaśniewski zaapelował do młodzieży, by nie zmarnowała szans, jakich nie miało jeszcze żadne pokolenie. Andrzej Olechowski podczas spotkania z krakowskimi studentami zobowiązał się, że jako nowy prezydent będzie zabiegał o stworzenie nowoczesnego systemu oświaty. Obiecał też bezwzględną walkę z korupcją, która jego zdaniem szerzy się na wszystkich szczeblach władzy. Liberalna doktryna gospodarcza z założenia skazuje kulturę na komercjalizację, która powoduje, że wygrywa towar tani i łatwo dostępny, uważa Jarosław Kalinowski. Kandydat powiedział w Warszawie, że polskie państwo nie wypełnia swoich konstytucyjnych obowiązków wobec kultury. Jego zdaniem wprowadzenie mecenatu państwa nad kulturą umożliwi jej sprostanie wymogom XXI wieku. Lech Wałęsa w Rybniku zadeklarował, że nie zrezygnuje z udziału w wyborach i Marian Krzaklewski nie może liczyć na głosy zwolenników byłego prezydenta. Andrzej Leper w Olsztynie wezwał pozostałych kandydatów do debaty programowej na temat polityki społecznej, gospodarczej, finansowej i międzynarodowej Polski.
Piotr Ikonowicz zapowiedział na spotkaniu z wyborcami w Lublinie, że mimo wielu nacisków nie wycofa się z wyborów i nie przekaże swoich głosów Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Dariusz Grabowski zdementował pojawiające się w mediach informacje o tym, że zrezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich. Podkreślił, że jego udział w wyborach jest nieodwołalny. Janusz Korwin-Mikke nietypowo zaczął spotkanie z mieszkańcami Rzeszowa. Wszystkich, którzy nie pomieścili się w sali Teatru Maska, zaprosił na scenę, a sam wszedł na stół, by z nimi porozmawiać. Zdaniem kandydata ZUS-owi grozi bankructwo i trzeba stworzyć system emerytalny, który byłby zasilany blisko połową majątku prywatyzowanych przedsiębiorstw. Tadeusz Wilecki, jeśli zostanie prezydentem, zmieni ordynację wyborczą z proporcjonalnej na większościową. Kandydat powiedział też, że nasza armia powinna być proporcjonalna do sił zbrojnych sąsiednich państw – Niemiec, Białorusi i Ukrainy. Bogdan Pawłowski podczas spotkania z warszawskimi wyborcami powiedział: mnie nie zależy na tym, żeby zacząć polowanie na czarownicę. Moim celem jest po prostu ustalenie, kto i w czyim interesie doprowadził polską gospodarkę do takiego stanu. Nic więcej nie chciałem w tej kampanii osiągnąć. Jan Łopuszański oficjalnie zakończył kampanię prezydencką w rodzinnym Radomiu. Kandydat zapowiedział, że nie zrezygnuje z drogi, którą obrał, bo jest jedynym kandydatem, który sprzeciwia się wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.